módlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za studium słowa. Dziękujemy za warsztaty z komunikacji. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że mówisz do nas, że wskazujesz nam kierunek, że Twoje słowa są dla nas tak ważne. Dziękujemy Ci za łaskę, którą mamy, że możemy Ciebie słyszeć i rozumieć. Poddajemy nasze umysły, Duchu Święty, Tobie i wierzymy, że Twoje słowa wykonują teraz w nas pracę. Wydamy z tego stukrotny plon. Amen. Amen. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od 12 wersetu. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znowu usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? To jest ważne pytanie Boga do człowieka. Pytanie o to, czy wiesz, co zrobił ci Bóg. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co Bóg zrobił w twoim życiu? Bo ta świadomość, co Bóg zrobił w twoim życiu, jest kolosalnie ważna. Bo kiedy wiesz, co zrobił Bóg, to to jest twoim doświadczeniem Boga. Kiedy myślisz o tej rzeczy, kiedy rozważasz tą rzecz, wspominasz ją, to z automatu przekierowujesz się na Boga. Bo jeśli nie wiesz, że zrobił to Bóg, to to jest dla ciebie, to umyka, to się gdzieś chowa. Dlatego tak ważną rzeczą jest wiedzieć, że to mi zrobił Bóg. Musisz być świadomy działań Bożych w twoim życiu. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Zobaczcie, jak Jezus bez żadnego zażenowania określa siebie tym, kim jest. Co dopiero im myje nogi, dopiero uniża się, wchodzi w miejsce sługi, jednocześnie nie zaprzecza, kiedy nazywają go nauczycielem i Panem. Nie zaprzecza temu. Nie można powiedzieć o Jezusie w kategoriach dzisiejszej religii, że jest osobą skromną. Bo to nie jest skromna postać. To postać, która zna swoją tożsamość. Każdy sługa Boży winien znać swoją tożsamość i tą tożsamość przedstawiać innym. Wiem, mówi, że mówicie o mnie nauczyciel i Pan i słusznie czynicie. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Co robi? Korzystając ze swojego autorytetu, który posiada. Uczy ich, aby z niego brali przykład. Uczy ich, aby obmywali sobie nogi. Wiemy o tym, że to obmycie nóg uczniom jest proroczą informacją o wybaczeniu grzechów ludziom przez Boga. To prorocza symbolika tego, co się ma wydarzyć na krzyżu. Oto Bóg oczyszcza człowieka z jego brudu. I teraz on mówi, ja wam dałem taki przykład i wy macie robić to samo. Macie odpuszczać sobie. Macie odpuszczać grzechy, które wobec siebie wyrządzicie. Tak jak ja pokazałem wam, że Bóg nie nosi urazy, tak wy musicie dokonywać takich działań, aby uraza nie zostawała w waszym życiu. Daje im wzorzec. On ciągle pokazuje, żeby brać z niego przykład. W ogóle każdy sługa Boży musi taką rzecz zrozumieć, że musi dawać przykład. Nie tylko głosić, nie tylko uwalniać namaszczenie,
Ale każdy sługa Boży musi umieć ustać i powiedzieć: weźcie ze mnie przykład, tak jak ja uczyńcie, tak jak ja zróbcie. To jest bardzo niepopularne. Mówi się: bierz przykład z Boga, naśladuj Jezusa. A tutaj widzimy Jezusa w miejscu sługi. On mówi: bierzcie przykład ze mnie, naśladujcie mnie. Albowiem daję wam przykład, byście i wyczynili, co ja wam uczyniłem. Zaprawdę, powiadam wam, sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Sługa nie jest większy od pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. To słowo oznacza, że sługa czy poseł, on musi postępować tak, jak zobaczył wzór u swojego pana. To tak naprawdę go definiuje i Jezus mówi: jeśli to wiecie i tak postępujecie, to jesteście błogosławieni. To jest pokazana droga do błogosławieństwa. Droga, która jest jasno określona. Chcesz realnie korzystać z błogosławieństwa? Bierz ze mnie przykład, mówi Jezus. Weź przykład. Wiecie, co to jest wziąć przykład? Zrobić tak samo. Nie trochę inaczej. Nie trochę inaczej. Ja do ludzi często mówię: weź ze mnie przykład. A on do mnie mówi: mnie Duch Święty prowadzi tak. A mówię: no to co ci powiem? Ty chodzisz do mnie, chcesz, żebym cię uczył, a nie chcesz brać ze mnie przykładu? Bo mnie Duch Święty prowadzi inaczej. Nie jest uczeń nadmistrza. Nie możesz korzystać z tego, co ja mam w sobie, jeśli nie bierzesz ze mnie przykładu. To jest iluzja w twojej głowie. Nie jest uczeń nadmistrza. Będziesz błogosławiony, jeżeli będziesz realizował przykład, który zobaczyłeś. Dzisiaj tutaj wszedłem dziewczyny, Marta pokazywała Ewie, jak się robi przysiad. Marta tu robiła przysiad, Ewa za nią powtarzała przysiad. I Marta mówiła: dobrze albo źle. Marta decydowała jako wzorzec, czy dany przysiad jest zrobiony należycie. A Ewa przyglądała się, jak wygląda przysiad i starała się ten przysiad wykonać tak, jak mówiła Marta. Dlaczego? Bo to jest normalna formuła wzrostu. Przychodzi ktoś i daje wzór. I teraz co robimy? Dokładnie powielamy ten wzór. Nie dodajemy do tego nic. Nie mówimy: mam objawienie dodatkowe. Nie. Bo nie jest uczeń nadmistrza. Czyli uczeń nie może powiedzieć: biorę to, co ma mistrz i jeszcze coś. Albo: biorę 99% tego, co ma mistrz, ale 1% inaczej mnie prowadzi pan. Takich rzeczy nie ma. Nie ma. W ogóle wiecie, dlaczego ci ludzie mieli sukces? Dlaczego mówię o sukcesie ewangelistów pierwszych? Dlatego, że oni nie posiadali internetu, prądu, samochodów. Rozumiecie? Nie mieli komputerów. Rozumiesz? I nawet krytych butów. Nie mieli takich rzeczy. Przemierzanie przestrzeni 100-200 kilometrów dla tych ludzi to były wyzwania życiowe. Rozumiecie? Oni działali na zasadzie wzoru. Wzoru. Wiecie, jak powstawały pierwsze kościoły? Apostołowie dawali wzór, jak ma funkcjonować kościół. Zawsze apostołowie zarządzali kościołami. Zawsze tak było.
to oni dawali wzór. I według wzoru coś powstawało. Dopiero później nabudowywało się na tym osobistego objawienia. Wzór zawsze był ten sam. O, rozumiecie? Wzór zawsze był ten sam. Nigdy nie był inny. Czpień zawsze jest ten sam. Ja zawsze do ludzi mówię, sięgaj głęboko w ortodoksję. Jak sobie znajdziesz ortodoksyjny wzór, to to będzie stałe i niezmienne. To będzie jak betonowy bal w twoim życiu. Resztę sobie nabuduj, ale nie czpień. Czpień musi być taki jak we wzorcu. W ogóle na temat wzoru jest bardzo dużo mówione w Starym Testamencie, kiedy Bóg po raz pierwszy mówi, żeby zbudować świątynię, w zasadzie nie świątynię, tylko namiot przymierza. Rozumiecie? To mówi tak, zrób wszystko, jak widziałeś we wzorze wskazanym ci na górze. Nie wiem, czy wy lubicie czytać takie rzeczy, czy pomijacie w Biblii, jak na przykład był zbudowany namiot przymierza. Tam było na przykład tyle i tyle haczyków srebrnych, tyle i tyle haczyków złotych, tyle i tyle miedzianych, tyle i tyle rurek, tyle i tyle belek, tyle i tyle skórek czerwonych, tyle niebieskich. Rozumiecie, o co chodzi? Tam były wyliczenia co do joty. Tam była konkretna ilość desek. Nie było czegoś takiego, że oni przynieśli deskę mniej lub deskę więcej. Powiedziane było według wzoru, który widziałeś na górze. Na górze dostali konkretny wzór wszystkiego. Każda miednica, każdy świecznik, wszystko było zgodne z jakimś wzorem. Jezus mówi tak. Ja jestem tym wzorem. Nie ma innego wzoru. Byłem kiedyś w Krakowie, wchodzę do sklepu, chciałem sobie kupić menorę. Dla tych, którzy nie wiedzą, menora to jest świecznik żydowski. Wszedłem do sklepu z oryginalnymi teoretycznie rzeczami. I mówię tak, ma pan menory? Mam! Mówię, chciałbym taką, mówi, niedużą. Podaje mi tą menorę. Wziąłem ją, mówię, to nie jest menora. To jest menora! To nie jest menor. Ale mówi, to jest menor. Ja mówię, proszę pana, czyta pan Biblię? Myślę, nie patrzy. A co to ma z tym wspólnego? Ja mówię, bo tam jest napisane, jak wygląda menora. Menora to jest świecznik wykuty z jednej bryły metalu, a to jest lutowane. Ja się patrzy na mnie, mówię, rozumie pan? Nie ma menor lutowanych, to nie menora. Bo napisano u Mojżesza, wykujesz moją menorę z jednej bryły złota. Bo to jest w ogóle symbol Kościoła, rozumiecie? Menora to jest symbol Kościoła, to jest jedna bryła. Nie ma tam lutowania. Wzór jest bardzo ważny. Jezus mocno w to na to napiera. Mówi, jeśli to wiecie i tak czynicie, błogosławieni jesteście. Czyli szczęście wasze zależy od tego, czy będziecie postępować zgodnie z wzorcem. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Będę wam mówił też różne rzeczy, które są trudne do przyjęcia przez zwolenników nieomylności pisma. Oczywiście wiecie, że nie ma czegoś takiego jak nieomylność pisma. Nie istnieje nieomylność pisma. Na przykład ten tekst, który przeczytałem przed chwilą. Tekst włożony w usta Jezusa. Tekst, który koniecznie musi postawić Judasza w miejscu ostatecznej porażki. To są teksty włożone w usta Jezusa.
Zresztą w całej Biblii są takie teksty. Oni musieli tak to robić, bo oni tak to przeżywali. Nikt nie wątpi, że to Judasz odszedł od stołu w wieczerniku i poszedł powiedzieć faryzeuszom, gdzie jest Jezus. To są fakty. Ale mało się mówi o tym, że to Jezus był autorem tego, że to właśnie On pokierował Judaszem, aby Judasz go wydał. To On, autor całego zajścia. A więc, kiedy czytacie Pismo, musicie być mądrzy i rozumieć, że nawet wiele rzeczy, jest, które czytacie jako wypowiedzi Jezusa, są włożonymi wypowiedziami. Włożonymi. Już wam o tym mówiłem wcześniej, choćby takie stwierdzenia, które są w innych Ewangeliach, że Jezus mówi o to, na tej skale zbuduje Kościół mój. Wiemy, że Jezus nigdy nie użył słowa Kościół. Nigdy nie powiedział tej rzeczy, ponieważ Jezus nie mówił po grecku. Jezus mówił po aramejsku. A słowo Kościół to jest greckie słowo. Jezus nie znał greki. Nie mógł powiedzieć zatem tego słowa. Tak jak ja nie znam chińskiego. Nie mogę po chińsku powiedzieć jakiegoś słowa. Rozumiecie? Tak samo i tutaj słowa. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni Pismo. To jest pompatyczne. To jest mocno pompatyczny tekst. Nie wiem, czy zauważacie, jak często jest manipulowany ten moduł. Wypowiedź Jezusa i Pismo. W jednych momentach Jezus mówi tak. Niech będzie, niech się wypełni Pismo. A w innych, tak? Mówi ja jestem droga, prawda i życie. Ja. W innych jeszcze miejscach mówi tak, na pytania faryzeuszy, którzy mówią, że tak powiada Pismo, a Jezus mówi, a ja wam powiadam. A więc widzimy niespójność logiczną, że widzimy, że Jezus w jednych momentach wypowiada się parapismo, w innych przeciwko Pismu. I trzeba być bardzo mądrym i w Duchu Świętym te rzeczy rozpoznawać. Jednej rzeczy, której na pewno nie możemy zarzucić Jezusowi, to jest to, że brał Stary Testament i dawał go ludziom jako ostatnią wytyczną. Bo sam temu zaprzeczył, twierdząc, że to On, Jezus, jest drogą, prawdą i życiem. I to przez Niego, a nie przez Pismo, dochodzi się do poznania Boga. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. Ta wielka prawda mówi o tym, że ty, jako sługa Boga, wchodzisz do życia ludzi jako nośnik Boga. Nie ma rozdzielenia między Tobą usługującym, a Bogiem panującym. Kto Ciebie przyjmuje jako sługę Boga, przyjmuje Boga. Rozumiecie? Jeśli ktoś Ciebie wpuszcza do życia, to wpuszcza do życia Boga. Ja często do ludzi mówię, wpuść mnie do życia swojego. Wpuść mnie do życia, a spotkasz się z Chrystusem. Wpuść mnie do życia, a zobaczysz, co zrobię w Twoim życiu. To jest prawda Boża. Dwa razy Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, kogo przyjmują,
Jeśli kogoś ja pośle i go przyjmą, to ja bym mnie posłany. Jakbym ja był posłany do mnie. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Są wielkie, to jest taki wielki dramat tutaj pokazany. Że on przeżywa ten fakt, że będzie wydany. No ale Jezus wiedział, że będzie wydany. No Jezus idzie na to wydanie. Rozumiecie to? Uczcie się rozpoznawać w Biblii głos Świętego Ducha. Nie bierzcie każdego tekstu, który ma potencjał emocjonalny i nie uznawajcie go za doktrynę. Bo to tak nie działa. Jezus 3,5 roku planuje swoją śmierć. 3,5 roku to robi. Rozumiecie? To się dzieje od 3,5 roku. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, zparwszy się o pierwszy Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, komu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona, a zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. I to są te teksty właśnie, które są bardzo dziwne. To dziwne teksty. Widzicie, jaki to jest pompatyczny tekst? W ogóle chcę, żebyście ruszyli waszymi świętymi wyobraźniami 2000 lat do tyłu. Jest stół. Niski, bo stoły były takie niskie kiedyś. Oni nie siedzieli tam na krzesłach, jak to Matejko malował, czy tam inny. Nie wiem, kto to malował. Bo takie były niskie, bo tam nie było krzeseł. Oni co robili? Leżeli na ziemi. Dlatego Jan mógł leżeć się wspierać na piersi Jezusa. Wyobrażacie sobie, żeby leżał na krzesłach Jan i wspierał się o pierś? Czy jaką by pozycję przyjął? Oni leżeli na ziemi, stół był niski. Więc leżą wokół tego stołu. Jest im w ogóle dobrze, znają się 3,5 roku. Znają się bardzo dobrze. Rozumiecie? Żyją ze sobą na co dzień. Chodzą. Wiesz, co to jest z kimś żyć 3,5 roku bez przerwy? Ile jesteście w małżeństwie? 3 lata. 3,5 roku. 3,5 roku w małżeństwie, jak się ludzie znają. Ci ludzie tam chodzili 3,5 roku ze sobą. Rzucili wszystko, żyli razem. Rozumiecie, o co chodzi? Żyli jak w jednej wielkiej komunie hipisowskiej. I teraz Jezus przybiera pompatyczny ton. Piotr, rozumiecie? Nie idzie bezpośrednio do Jezusa, tylko zadaje mu pytanie przez Jana. W ogóle czujesz klimat? Tak jakbyś w ogóle przyszedł, jesteśmy w jednej wspólnocie tutaj i byś przyszedł na przykład, byś przyszła do Rafała i powiedziała do Rafała: Kasia, Rafał, weź zapytaj tam Artura, czy w ogóle to krzesło tam można postawić. Kasia siedzi tutaj, ty siedzisz tutaj, ja stoję tutaj. Teraz ona idzie do ciebie, ona nie idzie do mnie. Oni się leżą przy tym jednym stole. Ten nie pyta Jezusa: posłuchaj, a ten tamten mu na klacie leży. Tylko jemu ksukna do ucha, temu Janowi na klacie Jezusa. Wyobraź to sobie, zapytaj Pana, kto to jest. I ten dopiero podnosi głowę, rozumiecie, adwokat wszystkich apostołów. I mówi: Panie Jezu, co to jest? To głupota. To są bzdury. Trzeba było stworzyć ten moduł. Rozumiecie? Trzeba było kogoś obwinić. Trzeba było kogoś obwinić. Jak ja czasami czytam różne teksty biblijne, na przykład czytam o Piłacie, to mnie też rozwala. W ogóle wiecie, kto to był Piłat? Czytał was, ktoś was Flawiusza na przykład o Piłacie?
Poczytajcie, co Flawiusz pyta, czy tam na przykład jakiś tam inny, jaki dziennikarz w opisie. Piłat to był bydlak z bydlaków. Teraz posłuchajcie, coś powiem wam o Piłacie. Ja uważam, że to są ważne dygresje, które teraz w ogóle mówię. Żeby być prokuratorem w innym kraju, prawda, czyli namiestnikiem Rzymu, po pierwsze trzeba było być wysoko urodzonym Rzymianinem. Tam nie mógł być taki zwykły kapitan. Kim był Piłat? Piłat to była bardzo wysoko postawiona postać w Rzymie. Mocna postać. Dwa. Poprzednik Piłata odniósł porażkę w Judei. Nastąpiła rebelia Żydów. Więc Rzym wysłał tam człowieka, który był o wiele silniejszy niż poprzedni namiestnik. Rys psychologiczny Piłata to jest psychopata. Piłat miał psychopatyczną osobowość. Jeśli prześledzicie historię życia Piłata, zobaczycie, że Piłat to jest bydle. To bydle nie chce tam być. On tego nie lubi. On jakby mógł, to by ich wszystkich wyrżnął do nogi. Rozumiecie? To jest takie coś. I teraz w ogóle, jak ja czytam o takich historiach, że on, rozumiecie, broni Jezusa, to ja w ogóle mówię, Boże, albo ja nie mam mózgu, albo tutaj jest jakiś polityczny majstersztyk. Co tu jest? W innej Ewangelii jest jeszcze lepiej. Żona Piłata okazuje się być prorokinią Rzymianką. Rozumiecie? Nie Żydówka. I ona mówi, miałam sen, abyś nie tykał tego sprawiedliwego. Posłuchajcie, kilka miesięcy wcześniej Piłat z ekipą wjeżdża do świątyni. Bezcześć świątynię. To bydle. Silny psychopata. Wiecie, kto najmocniej o tym pisał? Mateusz, czyli wspólnota Mateuszowa. No jak wiecie, to nie Mateusz pisał Ewangelię Mateusza, tylko kilkoro ludzi, w zasadzie kilkanaścioro ludzi. Wspólnota Mateuszowa, bardzo prożydowska, która była w ogóle mocno wściekła na Żydów i obciążała Żydów. Trzeba było zatem podnieść wizerunek Piłata, aby obciążyć faryzeuszy. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tak to wyglądało. I w Biblii musicie umieć rozpoznać takie rzeczy. Rozumiesz? Musicie to rozpoznać. Musicie wiedzieć, kiedy Duch Święty w ogóle mówi, a kiedy to są przepychanki społeczno-polityczne tamtych czasów. Bo w Biblii są takie rzeczy. I nie wolno wam być w ogóle aroganckimi na to i mówić, całe Pismo od Boga jest, przed Boga jest natchnione. Tak, jest natchnione, ale ono nam pokazuje również stan ludzi tamtego czasu, łącznie ze stanem autorów. Łącznie ze stanem autorów. Tutaj widzimy, bo to jest najbardziej duchowa Ewangelia ze wszystkich, widzimy, że też trzeba kogoś obciążyć. Zauważacie to? Obciążmy za winę Jezusa Judasza. Czy tak jak ostatnio mówiłem na nabożeństwie, pęka ten mit, kiedy w latach 80. wykopują Ewangelię Judasza. I się okazuje, że Judasz z Jezusem byli bardzo blisko. I że, Jezus i Judasz mieli jasny układ. To, że jemu nie wytrzymała psychika i zrobił to, co zrobił, i wiele innych rzeczy jeszcze, które niekoniecznie były w ogóle fajne, tak? Ale wynikały z tego, że on był po prostu też człowiekiem, tak? W ogóle nie zaburzają faktu, że to Jezus zaplanował w ogóle swoją śmierć, a Judasz był osobą, która go w tym miała pokierować. Miała pokierować pewnego rodzaju ruchem społecznym, który miał na celu ukrzyżowanie Jezusa. W ogóle zdajecie sobie sprawę, ile to czasu mogłoby jeszcze upłynąć, żeby nie ingerencja Judasza? Ja jeszcze nie wiem, ile on by lat chodził po tej ziemi tam. Jezus.
Ale Jezus przyszedł w jednym celu. Miał umrzeć za grzechy ludzi i wstać z martwych. I to miało być jak najszybciej. On nie miał się bujać pół wieku po Judei. Rozumiecie? On miał załatwić sprawę. Załatwić sprawę ludzkości. To miał zrobić. Religia się z tym nie zgadza. Boją się tego. Kogo tu obwinić? Aby nikogo. Czemu chcesz kogoś obwinić? Bóg ratuje ludzi. Czemu chcesz obwinić kogo? Ale tylko żaden ze współsiedzących nie zrozumieli, po co mu to rzekł. To jest dobre. Nie zrozumieli, po co mu to rzekł. To dlaczego tu napisali? To w ogóle co to jest za tekst? Jeśli nie rozumieli ci, którzy to widzieli, tak? To jakim sposobem to jest w ogóle napisane? Jak? To nikt nie rozumie. A tu jest tekst dokładnie opisujący zdarzenie łącznie z intencjami. Nie dosyć, że zdarzenie mamy opisane, to głębokie intencje Judasza. Z informacją duchową, że wszedł w niego szatan. A za chwilę jest napisane, że oni nie rozumieli, o co chodzi. Wiecie, ja kocham logikę, uważam, że Bóg jest logiczny. Kocham logikę. Rozumiecie? Ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto lub żeby coś dał ubogim. Takie mieli myśli chłopaki. A poprzedza to traktat obciążający Judasza. Informacja, że został zdemonizowany natychmiast przy stole wielkanocnym. Szok! Błagam was! Bądźcie ludźmi myślącymi, w tym chorym, zakłamanym i niebezpiecznie głupim świecie religijnym. To jest niebezpieczny świat. Nawet dziurki w drzwiach dzisiaj nazywają Judasz. Że się podgląda, rozumiesz? I się podejmuje decyzję, że ciebie czasami nie spójną z tym, co trzeba zrobić. Kto tam? Patrzysz przez Judasza? Judasz załatwi sprawę. Zafałszuje historię. Ty fałszywy Judaszu. Judasza imieniem przeklinają cię. Ja go nie bronię, tego Judasza. To nie chodzi o to. Mnie w ogóle nie zależy, wiecie. To nie w tym sprawa. Mi zależy na tym, żebyśmy byli logicznie myślącymi ludźmi. Bo mamy, jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Rozumiecie? A nie popaprańcami, którzy chodzą halleluja, halleluja. Nie jesteśmy popapranym ruchem, który się bawi chrześcijaństwem. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Judasz, rzekł Jezus, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Zobaczcie, wtedy, kiedy zaczyna wchodzić akcja ostateczna, Jezus mówi, teraz jestem uwielbiony. Właśnie teraz zaczyna się co? No cudowna rzecz się zaczyna. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest ta cudowna rzecz. On za chwilę ma być zabrany, zlany, rozumiecie, do krwi i ukrzyżowany. On mówi, teraz Bóg jest uwielbiony. Kiedy Bóg został uwielbiony? Jak Judasz wyszedł, aby sprzedać Jezusa? To dobrze zrobił Judasz, czy źle? Pytania filozoficzne. Czy Judasz dobrze zrobił? Powiem wam coś po linii logicznej. Bez Judasza mogłoby się wiele rzeczy nie wydarzyć. Chciejmy umieć to rozumieć. Chciejmy widzieć rozmach Boga. Chciejmy widzieć umiejętności, które są praktykowane jako miłość. Ja się z wami podzielę czymś subiektywnym. Ja uważam, że ta rozmowa mogła wyglądać w ten sposób,
wcześniejsza rozmowa między Jezusem a Judaszem. Judaszu, czy zrobisz to dla mnie? Czy jesteś w stanie to zrobić? Jesteś jedynym zelotą tutaj. Jesteś jedynym, który nosi przy sobie miecz. Judaszu, dasz radę? Wiesz, że cię skreślą. Pójdziesz je? Pójdziesz? Czy pójdziesz, Judaszu, abym ja mógł też iść? Czy zrobisz to, abym ja też mógł to zrobić? I on powiedział, zrobię, Panie. Rozumiecie? Tak, mogła mu potem wyjść psychika. Tak, mógł wziąć rękę i się powiesić. Nie wiem, jakie szykany były na niego rzucone. Nie wiem. Nie wiem, jak było z pieniędzmi tak naprawdę. Nie wiem. Nie wiem, czy nie było to, czy nie była to celowa mistyfikacja z wzięciem pieniędzy, a potem z oddaniem tych pieniędzy. Nie wiem tego. Nie wiem. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Jezus mówi, że jeśli to, co się będzie teraz działo, jest uwielbieniem Boga, to ten, który będzie częścią tego uwielbienia, również uwielbiony będzie. Jeżeli jako Boży sługa wchodzisz w sytuację życiową, która jest nawet trudna dla ciebie i w której poniesiesz pewne konsekwencje, to wiedz o tym, że jeżeli to, do czego jesteś powołany, uwielbi Boga, to i ty uwielbiony będziesz, czyli kolejny diament na twojej koronie zabłyśnie. Dlatego nie bój się wchodzić w trudne sytuacje dla chwały Bożej. Amen. Nie bój się, bo to jest twoja inwestycja w wieczność. Każde ryzykowne działanie, każde poświęcenie, rozumiesz, przyniesie chwałę Bogu, a w konsekwencji uwielbienie ciebie przez Boga w niebie. Dzieteczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy pójść nie możecie. I teraz wam to mówię. Trudny tekst. Jezus mówi do nich, szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy pójść nie możecie. On mówi, że oni będą go szukać w ciele. Oni będą go szukać, ale oni nie odnajdą go w ciele, ponieważ on będzie jakby już po drugiej stronie, gdzie oni teraz pójść nie mogą. Ten tekst nie dotyczy czegokolwiek innego, jak tego, że w ciele tam dostać się nie można. W tym stanie, w którym wy jesteście, mówi, nie możecie pójść tam ze mną. Krótko powiedziawszy, musielibyście umrzeć na krzyżu i wstać martwi wszyscy, żeby teraz móc tam ze mną pójść. Więc teraz nie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Ten tekst pomoże wam zrozumieć, o co chodzi z miłością. Nowe przykazanie daję wam. Nowe. Nowe przykazanie to jest. A pamiętacie, że czytamy o miłowaniu bliźniego w Starym Testamencie, tak? Czyli od tysięcy lat się mówi u Żydów o miłości. A on mówi tak. Nowe przykazanie daję wam. Jak ono brzmi? No ludzie mówią, no żebyśmy się wzajemnie miłowali. To nie jest tak napisane. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jak? Weźcie sobie to w rankę. Jak? Oryginał grecki mówi tak jak. Tak jak ja was umiłowałem. Co to znaczy wzajemnie się miłować? To znaczy kochać tak, jak Chrystus cię kocha. Nie jak człowiek kocha, lecz jak Chrystus kocha. Na dzień dobry, jak kocha Chrystus.
Po pierwsze, prawdziwie, bo to prawda. Po drugie, dowodem swojej miłości do człowieka jest oddanie swojego życia za człowieka. Co on im proponuje? On mówi tak. Kochajcie w prawdzie i życie kładźcie za siebie nawzajem. I to będzie ta miłość. Tu nie ma żadnej mowy o sentymentach. Tu nie ma żadnej mowy o humanistycznych odczuciach. Nie ma takiego czegoś. Oto miłość. Kochać masz drugiego człowieka tak, jak ciebie pokochał Chrystus. Zobacz, jak ciebie pokochał Chrystus. Zobacz, jaką propozycję ci Chrystus złożył. Wiecie, prawie 20 lat temu Bóg mi złożył pewną propozycję. Propozycja ta brzmiała mniej więcej w ten sposób. Umrzyj dla samego siebie, a żył będziesz dla mnie. Wchodzisz w to? No piękna miłość. Zaczyna się od zgonu. W ogóle zaczyna się od tego, że proponuje mi, abym umarł dla swojego życia. Rozumiesz? Gdybyś podszedł do drugiego człowieka i powiedział, wiesz co, naprawdę chciałbym, żebyś mnie kochał. A no tak, ja cię kocham. Ale chciałbym, żebyś popełnił dla mnie samobójstwo. Mógłbyś to dla mnie zrobić? Przypuszczam, że natychmiast czar by prysł. A taką dostałeś propozycję w ogóle od Boga, kiedy się z nim spotkałeś. Taka miłosna propozycja była. Ale jakbyś podszedł do drugiego człowieka i powiedział, wiesz co, pokochajmy się tak bardzo, że się zabijemy dla siebie nawzajem. Rozumiesz? To byś był posądzony w ogóle. Człowieka, jakby się o tym ktoś dowiedział, no to jest sekta i dziękuję bardzo. Rozumiesz? Ale miłość to jest ta miłość, którą Chrystus pokochał człowieka. Nie ma innej miłości. I teraz przyjrzyjmy się na kartach Biblii, jak on kocha tego człowieka. Co on robi w tej miłości wobec człowieka? I bądźmy ludźmi naśladującymi go. Nie szukającymi odpowiedzi, jak powinna być miłość, jaka powinna być, jak powinna wyglądać, jak mam kochać. Tak! Zacznij kochać drugiego człowieka tak, jak Chrystus kocha drugiego człowieka. W tą stronę się porusz. Przede wszystkim musisz zamanifestować w relacji z drugim człowiekiem prawdę. A po drugie musisz podjąć decyzję, że w tej relacji kładziesz życie swoje, a nie domagasz się, rozumiesz? Nie domagasz się, aby ktoś coś ci dał. A w miłości ziemskiej się przychodzi i mówi, daj, lub mnie, kochaj, akceptuj. Ale w tej miłości, która się nazywa agape, w tej miłości przychodzisz i mówisz tak, położę życie za ciebie. Oddam ci swój czas, oddam ci swoje pieniądze, oddam ci w ogóle swoje emocje, oddam ci. I nie mówisz, jeśli ty też mi to oddasz. To jest cholernie trudna miłość. Nie chce się takiej miłości. Tylko, że to jest miłość w ogóle. On mówi, dlatego mówi, nowe daję wam przykazanie. Mówi, jeszcze tego nie słyszeliście. Wasi ojcowie, dziadowie tego nie głosili. Mojżesz nie głosił, Abraham nie głosił, nikt nie głosił. Wszyscy mówili oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, kochajcie się tak, jak ja was ukochałem. W ogóle jak myślicie, czy wy uważacie, że on idąc na krzyż, to miał taki w ogóle wielki obraz wyświetlony, że się miliony nawrócą później? Nie. Nie było takich rzeczy. On nie wiedział, czy się będą nawracać. Trochę widział w duchu,
większości nie wiedział. Po tym wszyscy was poznają, że się uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to o tej miłości on mówi. To po tym was poznają, że taką miłość będziecie mieć. Nie inną, nie humanistyczną, nie w ogóle inną, tylko taką. Jeśli będziecie się kochać tak, jak ja was kocham, to po tym was poznają. To po tym was poznają, żeście uczniami moimi. Bo ucznia poznajemy po tym, że bierze przykład z nauczyciela. Uczeń bierze przykład z nauczyciela. I on mówi, po tym was poznają. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. On wyraźnie mówił, że w tym stanie, w stanie ziemskim, nie można trafić do nieba. On w ogóle bardzo mocno rysował różnicę między tymi dwoma stanami. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje trzykroć się mnie zaprzeć. Co robi Piotr? Klasyczny błąd, który popełnia wielu chrześcijan. On dopiero przed chwileczką, posłuchajcie, mówi do nich tak. Kochajcie siebie nawzajem. Tą miłością, którą ja was ukochałem, po tym poznają, żeście uczniami moimi. I pokazuje, że właśnie w ten sposób oni będą się rozwijać i oddawać chwałę Bogu. Piotr jakby nie słyszał tego. I wiecie, co mówi? Deklaruje mu, jak on go kocha. Potężny religijny błąd. Jeżeli jeszcze przychodzisz do Boga i informujesz Go, jak Go kochasz, i to jest czpień Twojej modlitwy, to zapomnij o tym. Nie popełniaj błędu Piotra. Przyjdź do Boga i powiedz, Panie, będę się skupiał na tym, jak Ty mnie kochasz. I taką miłość będę uwalniał do innych ludzi, jaką Ty uwalniasz do mnie. Na tym się będę skupiał i o tym będę myślał. Rozumiesz? Piotr popełnia religijny błąd. Mówi, duszę swoją położę. Jezus mówi, duszę położysz. Piotrze, w ogóle o czym Ty gadasz? W ogóle, czy ja tego od Ciebie chcę? Czy ja tego od Ciebie chcę? Ja nieraz słyszałem takie teksty, jak jeszcze byłem w religijnych miejscach. Te teksty brzmiały w ten sposób. Jest łaska, Bóg Cię obdarzył łaską, ale też musisz coś Bogu z siebie dać. Ja w ogóle naprawdę w to wierzyłem latami. Naprawdę. Ja wierzyłem, że muszę coś Bogu dać z siebie. Tylko wiecie co? Bóg niczego nie potrzebuje od tego. Nie masz nic dla Boga. Nic. Nic nie masz. Czy ty w ogóle myślałeś, że coś masz dla Boga? To rozstaj się dziś z tym raz na zawsze. Przyjdź do Niego potem w modlitwie i powiedz, Boże, dziękuję Ci, że nic dla Ciebie nie ma. To jest bardzo uwalniające. Nic nie ma, Panie, i nie planuję Ci nic dać. Nie popełnię błędu Piotra. Postąpię zgodnie z Twoim przykazaniem. Będę się skupiał na tym, jak Ty mnie kochasz. I będę uwalniał miłość, taką jak Ty mnie miłujesz, do moich braci i sióstr. Właśnie taką miłość będę uwalniał. Taką miłość. I po tym poznają wszyscy, że jestem Twoim sługą. I wtedy co? Będą chcieli mnie słuchać. Musimy zmienić model myślenia na wzór Chrystusowy. Jezus to jest mój wzór. Wzór, mentor, mistrz i Bóg. Traktuję go jako
osobistego coacha. Tak go traktuję. Traktuję go jako przyjaciela, jako starszego brata. Jako kogoś, kto jest dużo dalej niż ja. I kogoś, kto mnie bardzo kocha. Czerpię z tego. Chcę, żebyście też tak robili. Służba człowieka wynika z tego, że człowiek czuje się kochany przez Boga. Kiedy człowiek czuje się kochany przez Boga, to człowiek ten zaczyna uwalniać w swoim życiu potężną wdzięczność, bo nic innego uwolnić nie może już. Bo kiedy czujesz się kochany, niczego więcej nie potrzebujesz. Rozumiecie? Miłość jest najpotężniejszą siłą. Kiedy czujesz się kochany, nic więcej nie potrzebujesz. Jesteś wolny jak sanki w maju. Niczego nie potrzebujesz, jeśli jesteś kochany. A jeśli niczego nie potrzebujesz, niczego już nie szukasz, po nic nie sięgasz, to z automatu zaczynasz działać. Bo już niczego nie gromadzisz. Nie skupiasz swojej energii życiowej na gromadzeniu. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czemu służysz Bogu? Ja mówię, bo ja nie mam nic innego do roboty już. Nic innego. Przestałem, mówię, kiedy nie chodziłem z Bogiem, działałem takie, tak to się nazywa, namaszczenie grabi. Grabisz do siebie. Rozumiesz? Ale namaszczenie grabi pękło. Ponieważ jestem nasycony. Jako nasycony nie mam nic innego do roboty, bo już nie muszę niczego zbierać, więc z automatu chodzę i daję. Rozumiecie? Nie próbuję w żaden sposób kochać Boga. To jest bardzo ważne, co do was mówię teraz. Nie próbuję chodzić i go kochać. Nie mówić, kocham Cię. Kocham Cię, Panie Boże. Pragnę Cię. I want you. Panie, tak Cię pragnę. I love you. Tak robią ludzie, ja zdaję z tego sprawę. Ludzie tak, uwielbiam, co robisz, uwielbiam Boga. Ja mówię, może i tak. Mówię, mi się wydaje, że Ty w ogóle bredzisz. To są bredy. Okaż mu posłuszeństwo przez to, co on powiedział do Ciebie. Jeżeli już chcesz szukać definicji, jak się kocha Boga, to definicja jest prosta i jasna. Ci, którzy mnie miłują, przykazań moich przestrzegać będą. A więc przestrzega Jego przykazań. Jego przykazanie mówi wyraźnie. Bierz ze mnie przykład. Słuchaj moich słów. Jeśli powiedziałem AB, to mów AB, a nie CD. Rozważaj moją miłość do Ciebie i uwalniaj miłość do innych taką samą, jaką ja uwolniłem do Ciebie. Gdyby ludzie tylko chcieli pouwalniać trochę miłości Bożej do siebie, wiecie, co by się stało? Cud by nastąpił na świecie. Powrót Jezusa byłby natychmiast. Gdybyś na przykład zamiast mówić źle o swoim bracie w Chrystusie, zamiast plotkować na jego temat, tak? Wziął przykład z Jezusa, bo jak wiesz, Jezus nie plotkuje na twój temat. Uważasz, że Jezus siedzi w niebie i spukta jakiemuś aniołowi na ucho, ty widziałeś Kryśkę, ale nagrzeszyła. Dobrze, że krew za nią swoją wylałem, bo inaczej to by w piekle była. No tak, tak, Panie, tak, tak. Tak coś czułem, Panie. Nie ma takich rozmów w niebie. Jezus nie plotkuje. Rozumiesz? Zrób prostą rzecz. Nie plotkuj jak Jezus. Prostą rzecz zrób. Rozumiesz? Daj szansę temu człowiekowi. Dlaczego ja o tym wam mówię? Bo to są mega istotne rzeczy dla ludzi. Ludziom to ucieka. To zwiewa z głowy. Rozumiesz? Zwiewa.